Hej, cześć, witajcie z tej strony Edziu, a dzisiaj wreszcie powrót na właściwe tory, czyli Farming 22. I troszeczkę tak posprawdzamy sobie mapkę, bo zaciekawiła mnie ona tym, że na miniaturce wydaje się ona dość mała. Tutaj tak to zdjęcie jest na odczepnego wsadzone, a jeszcze oprócz tego to ona jest normalnie na modhubie. A jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze jest mapą jakiegoś obcokrajowca, bym powiedział. Więc mody sobie oznaczamy, bo nie potrzebujemy. Jedynie bym sobie zaznaczył Player Walk Speed, żeby sobie szybko chodzić. I to tyle. I zobaczymy, co tu ciekawego. Bo nie czytałem, nie wiadomo jak opisu, żeby się nie wkręcać w to. I żeby nie wiedzieć, co tam ciekawego będzie. Na pewno widzę, że mapa ładuje się dość długo, co jest dziwne, bo nie wydaje się zbyt wielka. Chyba, że zaraz się okaże, że to jest jakaś 16x, tylko po prostu teren użyty w mapie jest mały. Mamy to. Dobra, co my tu widzimy? Widzimy na pewno ładne budynki. I zobaczmy tą mapkę. No właśnie, ona tak wyglądała na podglądzie, tak dziwnie, że w sensie tak dość mała, bo się wydaje, jakby te pola nie były zbyt wielkie. No ale dobra. Pierwsze co zobaczmy, to jakieś tutaj pole bym sobie chętnie zobaczył. Tak obrazowo, jakie duże pola tu mamy. Chyba, że ewentualnie jeszcze możemy na minimapie, znaczy na tej podglądzie zobaczyć. Jakie ona może mieć wielkie te tereny? Jednak się nie wyświetlały te? Wydawało mi się, że się wyświetla. Okej. Okay. A jak zrobię kup? O, może za mało pieniędzy. Dobra, nieważne. Więc taką mapkę sobie mamy. Pola wydają się optycznie niezbyt wielkie. Takie powiedziałbym średnia. No tak, akurat troszeczkę może i są nawet trochę większe. Ale z kolei te startowe to już są naprawdę niewielkie. O, tu na przykład. To już mam takie. Takie akuratne. Takie polskie poletka, więc to już mnie na pewno zaciekawiło. W tym momencie, bo gdzieś poszukuję jakiejś mapki ciekawej, żeby sobie się pobawić. Tu co mamy? Tu mamy jakieś betonowe coś. Czymkolwiek to jest, no już nieważne. Tu na pewno mamy jakiś silos. Okej, okay, dobra, to nieważne. Tu coś, jakieś otwierane drzwi? Nie. Czyli tu jakby... O. Czemu tu są takie dziwne lustra? Okej. Okay. Nie, to w ogóle wejście gdzieś da? Aha, nie, to jest jakby część tego. A, to jest, że niby na krowy, tylko ciekawe jak tu... Aha, tu gdzieś tam pewnie. No spróbujmy tu. Da się kupić jakieś zwierzęta, coś? Niech tu coś polata, kurde, no. Kupmy sobie. O! To fajna krowa. Okej. Okay. Ciekawie. W ogóle kolizji, jakieś tak... Okej. Okay. Tak jakby, no ok. Tu widzimy tory, więc jest fajnie. Mamy blisko do pociągu, w razie czego od farmy można zawsze ładować. Tak przypuszczam, że to jest chyba nasza farma. O! Tu powiem wam szczerze, że bardzo fajna... bardzo fajna wiata. Aha, takie schody donikąd, okej. Okay. No powiedzmy, że dobrze. To mogę też otworzyć? Też mogę otworzyć. Czyli jest git. Wow, ale te samochody bajera. Aż szkoda, że nie są ten. Że nie są jakby... Nie mają możliwości wsiadania. A to da się podczepić? Bo tego nie kojarzę w ogóle. Ej, idę pociągnik w tym momencie. No chodź, Walterka, na przykład.
No nie kojarzę tej przyczepy. Aha. To jest, szczerze powiem wam, dziwne rozwiązanie. Że mamy tak statyczne modele, chyba że nie jestem na gospodarce. Nie, to wygląda jak gospodarka, no. Tu sobie mam jakieś wolne miejsce. Tu mogę też wejść? A nie, tu, tylko tu. O, to kolejna waltra w ogóle. A ta jest też... Tak, normalnie się do niej wchodzi. Nie wiem, dziwne, dziwne dla mnie, tak szczerze. Tu co mamy? Jakiś warsztat? Tak, coś w stylu warsztatu. Przymamyka teraz. Ej, no dziwnie mi to. Nie bardzo tego ogarniam, tak szczerze, no bo gospodarka, która ma zajęte miejsce na maszyny statycznymi modelami? Okej, okay, nie, no po prostu... No to dla mnie to jest takie, no niepojęte za bardzo. Czy tu mogę wejść? Chyba nie. Aha, bo to jest takie te... Tu nigdzie nie mogę wejść. Tu mam jakąś gnojowicę, no też fajnie, nie wiem. Dziwny styl. To pewnie też są statyczne rzeczy. A mamy paliwko, mamy... Aha, tu ten silosik, to już chyba byłem. Nie. Nie byłem tu. W ogóle na początku mieć siloso kombajn. Znaczy w sensie ten do kiszonki. To już jest bajera na pewno, nie? Co prawda w połączeniu tak szczerze takie dziwne, bo... Aha, nie, tu mam jeszcze jedno poletko, czy jeszcze jakieś więcej mam? Nie, tylko mam te... A nie, tu jest jeszcze takie trochę większe, też mamy. Czyli w sumie powiem wam szczerze, fajnie, nie? Tak na start, jak jest coś takiego, to myślę, że rozwój takiej farmy jest dość szybki wtedy, nie? Tu coś mogę otworzyć. Też taki bardzo fajny garażyk, który... Choć wygląda fajnie, to gdzieś tam zagospodarować go troszkę ciężko. Aha, nie, otwierają się inne też. Aczkolwiek tak śmiesznie zrobione, że prosto na słup się otwiera. No, więc w zasadzie to tutaj nie wykorzystamy, nie wiadomo jak potencjału tego. No, woda też fajna. A tu mamy statyczny obornik, czy od razu już obornik tak do wyciągania? Chyba statyczny, co? A tu w ogóle jakby druga część była tej krawiarni? Po co tu chodzi? Nie ma, zobaczmy jakby wejść w menu zwierząt. Pastwisko dla owiec i koni bym jeszcze chyba teoretycznie by gdzieś było, albo... Nie wiem, tu mi trudno powiedzieć, o co z tym chodzi. Niby jest jakiś budynek, który przypomina jakby... Jakąś taką... A czekaj, tu jest coś do tego... Do jakieś zwierzęta, owce, dobra. Też 7, czemu nie? Ale owce są tu. Ten budynek jakby był statycznie do nich? Przypisany? Trudno mi powiedzieć, jest strasznie dziwna ta mapa. Tu mamy krowy, owce i jeszcze gdzieś powinny być świnie do kupienia, ale już naprawdę nie wiem gdzie. No nie ma co się zatrzymywać, zobaczymy jak to wygląda na wiosce. Aha, tu wszędzie jeżdżą te takie samochody. Aha, tu mam w ogóle fenda tego największego. Który należy do mnie. Dziwny zabieg, powiem wam szczerze. Bardzo dziwny. Bo to tak jakby to gdzieś tam zawsze się idzie w ten rozwój, nie? W farmingu. A tu jak już masz wszystko najlepsze, to w zasadzie... Znaczy wszystko, no kombajn na pewno masz taki już... Jest już chyba lepszego nie ma w sumie w grze. Oczywiście mówię o podstawce. A z kolei... Maszyny, jak to wygląda? No też taki dość wielki. Nie, nie, ten masy akurat nie jest wielki. No ale to też może nie jest dużo tych ciągników, znaczy tfu, nie są duże te ciągniki, ale jest ich dużo. No. Właśnie. Może nie dużo, znaczy nie duże, a dużo. Co tu mamy ciekawego? Aha, tu mamy jakąś mapę. Tu jakieś takie, nie wiem, co właściwie jest.
No nie, idźmy sobie tu trochę. Modele, szczerze mówiąc, wydają się, jakby tak były typowo wzięte z gry. Ale pewien nie jestem. Aha, i tu jakby się mapa już kończy, czyli to jest takie statyczne zakończenie mapy. Powiem tak, na pewno są, jest trochę lepiej rozwiązany niż u pana Riota, co sprawdzałem kiedyś tam. Bo tak nie kończą się z czapy, ta mapa nie kończy się tak z czapy. Że jest fajny widok, co prawda też by się przydało te takie iksiki zrobić, które się pojawiają jak podchodzisz do tej bariery. Tak jak na przykład tutaj, że dalej nie wchodzimy i dobra jest, nie? Bo szczerze mówiąc, jak tego nie ma, to nagle wpadasz na ścianę i nie wiesz, o co chodzi. Mam nadzieję, że czegoś takiego nie ma później. A tu na przykład coś mogę zobaczyć, czy nie mogę? Tu jest jakby punkt skupu chyba. No i co, no jak dla mnie to tak, no mapa niezbyt, nie? W sensie, no ja nie umiem zrozumieć tego, po co tutaj jest coś takiego, że są najlepsze maszyny, nie? Czy tam jedne z lepszych i aż tyle tych ciągników, nie? W ogóle tyle tych maszyn. Bo tu już miejsce na rozwój jest dość ciasne. O, a tu? Aha. Są konie. A czemu tak dalej? No tak. Czyli tak jakby... Nie no, bo tu nie mogę zacząć sobie własnej jakiejś kolejnej tej... Nie mogę tu zrobić kolejnej gospy, więc tak jakbym miał daleko po prostu pastwisko. No spoko. No model tego jest dość... Aha, wejść mogę, ale no model jest średniawy, bardzo średniawy bym powiedział. I mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, że no tutaj to nie wygląda. Tam pewnie też już nie dojdę, czy dojdę jeszcze. Ale za to górzyste pola to jest coś, co lubię. Aczkolwiek tutaj jak daleko dobiegniemy? Aha, no dość daleko nawet dobiegniemy. To też znowu się, kurczę, kończy tak słabo. Jeszcze bym pociągnął troszeczkę tych drzewek takich, tych nie low poly, tylko właśnie tych zwykłych. Jeszcze parę takich rządeczek jeszcze za tą ścianą, przez którą przejść nie możemy. Żeby gdzieś tam ładniej było. No ale to już taka upierdliwość moja. No i co, no oprócz tego, to mapa na pewno jest takie dosyć pusta. Mamy pole, mamy trochę drzew, a te budynki gdzieś tam, no w stylu giantsowym bym powiedział, są. Bo tak, jest tu parę budynków, tak... O! Tak na odpierdziel zrobionych. No niestety nie, no zapowiadało się fajnie, bo mała mapa, ale no... Po głębszych oględzinach, no to tak wygląda, jakby większość budynków i rzeczy była wzięta z Giantsa, a znaczy to w sensie z oryginalnej mapy, a reszta z kolei zrobiona tak, no niezbyt, powiedziałbym, jakościowo. No taka mapka na odpierdol, mówiąc wprost. Jakim cudem to przeszło i czemu to przeszło, nikt nie wie w zasadzie. Przynajmniej ja na pewno nie. Bo to naprawdę nie wygląda zbyt dobrze. Ale mniejsza. Myślę, że nie ma co smucić i kombinować dalej. Także w tym odcinku to koniec. Trzymajcie się. Cześć.